No, zrobiłem to dlatego, że propaganda LGBT i to, co oni głoszą, nie zgadza się z nauką katolicką ani ze zdrowym rozsądkiem. Powinno się zakazać tych marszy LGBT, a osoby, które je będą organizowały, powinny być skazywane zależnie od postulatów, albo bądź to na karę więzienia, bądź to karę grzywny, bądź to karę aresztu. Jest zwykłe po prostu uderzenie środowisk żydowskich. Teraz mamy tą ustawę 447. Nie dość, że chcą nas okraść. Nie dość, że chcą nas ograbić bezpodstawnie, to jeszcze chcą, żeby nasze dzieci były zwyczajnie pogubione w sensie umysłowym i chcą zrobić z naszych dzieci po prostu wariatów. Oni przyjechali tutaj po prostu rozwalić naród polski i rozwalić Polskę, dlatego żeby z Polski zrobić Polin. To nasza wiara jest przeciwko tolerancji w rozumieniu takim faktycznym, jaka jest naprawdę, czyli znoszenie zła. Musimy zwalczać zło wszelkimi metodami, nie ludzi, tylko ich czyny. Pan Jezus powiedział, ja ciebie nie potępiam, ale Pan Bóg i Pan Jezus wielokrotnie potępiał grzeszników, a nawet czasami używał czynów, dlatego też czasami jest uzasadnione to, że się używa siły. Tak naprawdę to jest wszystko satanizm pod pokrywką, wszyscy równi, każdy inny. I tak naprawdę powinno się to wszystko jednym ruchem ręki, jak powiedział kiedyś Wojciech Cejrowski o sędziach, powinno się to wszystko wywalić. I powinno się
powiedzieć jawnie, mówimy, szanujemy osoby LGBT, kochamy osoby LGBT, bo to są nasi bracia, ale nie możemy pozwolić na to, co one robią, bo to jest coś niedopuszczalnego, czyli potępiamy to, co robią, a nie osoby. Powinniśmy po prostu powiedzieć non possumus i być bezkompromisowi i iść po trupach do celu, aby nasza wiara zajęła takie miejsce w życiu publicznym, jakie jej odebrał protestantyzm i aby zajęła takie miejsce, jak należy. Nie ma kościoła katolickiego bez poszanowania dla wypraw krzyżowych. Nie ma kościoła katolickiego bez reanimacji dobrego zdania o świętej inkwizycji rzymskiej. Też na lekcjach, jak słyszę, jak się chwali demokrację, to jest jeden z najgorszych ustrojów, tylko monarchia katolicka, dlatego że to ma po prostu plusy. Mogę to też uzasadniać. Przede wszystkim to nie ja to zrobiłem, tylko Pan Bóg się mną posłużył. To się dało czuć w środku. To jest takie specyficzne uczucie, tak samo jak miłość, radość, smutek, to jest, nie da się, to się jest nienazwane, tak? Ale chodzi mi o to, że ja będę księdzem. To jest prawie pewne, jeżeli Pan Bóg pozwoli. A jeżeli, do seminarium chcesz iść? Tak, jeżeli środki finansowe pozwolą, to do seminarium Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, bo to są naprawdę prawdziwi kapłani katolicy z serca i z powołania. Cóż, jeżeli taki jest ich wybór życia, to sami idą, jeżeli są ateistami, idą na zatracenie, bo teraz Kościół już mówi, że każdy będzie zbawiony, jeżeli będzie dobrym człowiekiem. Nieprawda. Zbawieni będą tylko wierni Kościoła katolickiego, którzy umierają w stanie łaski uświęcającej. Koniec, kropka, nic więcej. Powinniście usiąść, pomyśleć nad swoim życiem, rzeczy przyczynowo-skutkowe. No i cóż, powinniście się trochę, że tak powiem, zmienić swoje postępowanie, dlatego że to nigdzie was nie zaprowadzi. Żyjemy po to, żeby się zbawić. Na to też są dowody, na przykład na istnienie Boga, dowód ontologiczny, dowód kosmologiczny. Pomyślcie, poczytajcie dowody na istnienie Pana Boga i inne mogę ja wysłać, bo ja akurat trochę też w tej dziedzinie myślę. I po prostu powinniśmy, jako w ogóle młodzież, powinniśmy przemyśleć, gdzie idziemy, dokąd zmierzamy i skąd przychodzimy i jaka jest prawda. A prawdą jest Chrystus.